Eto wtorek, odcinek 85. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, święta tuż i ja sobie uświadomiłam, że w moim najnowszym e-booku świątecznym z keto potrawami nie ma muffinków cynamonowych, które ja uwielbiam, a których od dawna nie było. I one są bez nabiału i bez jaj, więc dla osób z alergiami pokarmowymi też będą idealne. Także sobie ten przepis jeszcze zrobimy przed świętami, może Wam się spodoba. No i jeszcze krótkie moje przemyślenia dotyczące świąt. Także zapraszam. Żebyśmy mieli już moje gadanie z głowy, to może zacznę od tego, co zauważyłam ostatnio, jeżeli chodzi o święta i o to, co się w mediach, w social mediach dzieje a propos świąt. Bardzo często słyszymy, co zrobić, żeby w święta nie przytyć. I tak jak, żeby dobrze się czuć w święta, to informacje o tym już były w ostatnim moim filmie i we wcześniejszych, i w e-booku, który możecie sobie pobrać bezpłatnie, link będzie w opisie. Również są informacje o tym, żebyśmy po prostu jedli świadomie, żebyśmy nie podjadali pomiędzy, żebyśmy, jeżeli jesteśmy na keto czy na niskich węglach, no to po prostu nie zarzucali się od rana tymi węglowodanami. No i że bardzo ważna również jest głowa, odpoczynek i te wszystkie rzeczy niekoniecznie związane z jedzeniem. Natomiast powiem Wam, że nawet jeżeli ja przytyję w święta, to w sumie nawet nie mam zamiaru na wagę wchodzić i Wam też tego nie polecam, bo myślę, że to bardzo ważne, żeby pamiętać, szczególnie kobiety, my powinniśmy o tym pamiętać, że waga wcale nas nie definiuje. I to, czy mamy kilogram więcej, czy kilogram mniej, czy mamy 2 czy 3 kilogramy więcej po świętach, to nie jest coś, co powinno nas wpędzać w kompleksy, czy sprawiać, że mamy złe samopoczucie. Owszem, jeżeli po prostu się obeżremy, no to się będziemy źle czuć i to jest słabe. Natomiast ja i też nie mówię tutaj o jakiejś bardzo dużej nadwadze i otyłości, żeby w ogóle o siebie nie dbać, no bo oczywiście nadwaga, otyłość są sklasyfikowane jako choroby, które po prostu sprawiają, że nasze zdrowie podupada, więc oczywiście nie o to chodzi. Ale nawet jeżeli mamy tych kilka kilogramów więcej, to myślę, że bardzo ważne i może to jest dobry moment na to, żeby pomyśleć o takiej po prostu samoakceptacji, bo nie każdy z nas będzie miał po prostu idealną sylwetkę, taką jak widzimy gdzieś w social mediach, bo u niektórych osób po prostu jest to niemożliwe. Ja na przykład, nawet jeżeli trenuję, ale nie jakoś bardzo intensywnie i nawet jeżeli trzymam się keto, to nie jestem po prostu tak, nie wyglądam jak po prostu Miss Bikini, bo nie mam takiej budowy i jak może widzicie i zauważyliście, ja nie mam, nigdy nie miałam talii osy, czy po prostu pupy Beyoncé, no ale trudno, jestem po prostu taka, jaka jestem i myślę, że warto to zaakceptować i naprawdę nie skupiajmy się na tej wadze teraz w tym okresie świątecznym, bo nawet jeżeli po prostu spędzimy fajnie czas, nie wiem, nie będziemy w ketozie, zjemy ciasto, niekoniecznie nawet te muffinki cynamonowe, chociaż polecam, to zawsze później po tych kilku dniach możemy wrócić na właściwe tory, takie, z którymi czujemy się dobrze, ale przede wszystkim to my sami z sobą powinniśmy czuć się dobrze. No to co? Zapraszam do kuchni i robimy muffinki. Czego będziemy potrzebować? Przede wszystkim mąki migdałowej, bo ona jest bazą, albo też migdałów, 200 gramów. Ja nieraz używam po prostu migdałów i mielę je na mąkę w termomiksie, natomiast dzisiaj mamy mąkę migdałową i mąka kokosowa, 50 gramów tej mąki. Jeżeli chodzi o słodzik, to ja w standardowym przepisie, który zawsze robiłam, miałam ksylitol, około 100 gramów ksylitolu albo mniej, bo już ze 100 gramami to dość słodkie te muffinki wychodzą. Natomiast niektórzy się tego ksylitolu boją, że im podnosi cukier, więc zobaczymy, czy wyjdzie. Spróbujemy dzisiaj zrobić z erytrolem, także pewnie też troszkę mniej niż 100 gramów tego erytrolu damy. Jeżeli chodzi o nasz tutaj gwóźdź programu, to oczywiście cynamon mielony, albo bierzemy laski i mielimy. Ja daję jakieś 4 łyżeczki na taką, na cały przepis tego cynamonu, żeby rzeczywiście to było cynamonowe i czasem jeszcze robię taką posypkę cynamonową. Proszek do pieczenia i teraz pamiętajcie, że proszki zazwyczaj mają w sobie
gluten. Więc ja kupuję taki bezglutenowy, ekologiczny proszek do pieczenia na e-superfood. Jeżeli chodzi o płynne rzeczy, to mleko migdałowe. Mogłyby być też inne, pewnie roślinne, natomiast no, migdałowe tutaj do tej mąki migdałowej według mnie pasuje najlepiej. To też jest firma Natumi, też dostępna na e-superfood, niesłodzone. Potrzebujemy też olej kokosowy, który będziemy rozpuszczać, około pół szklanki, jakieś 100 gramów tego oleju. No i co jeszcze? A, no i ja też dodaję wanilię, czy to mieloną, teraz akurat mam mieloną, czy laskę wanilii, czy ekstrakt, bo to też daje taki dodatkowy, fajny posmak. Oraz troszkę soli, tu akurat mamy super sól, czyli tą B z obniżoną ilością sodu, ale oczywiście możecie użyć każdej innej. Rozpuszczamy olej kokosowy i dajemy mu też chwilę czasu później, żeby sobie przestygł, żeby nie był taki nieostudzony zupełnie, jak będziemy robić dalej. Nastawiamy w międzyczasie piekarnik na 180 stopni i mieszamy ze sobą wszystkie suche składniki. Ja to zrobię w Thermomixie, ale oczywiście naprawdę przepis jest tak prosty, że można to zrobić we wszystkim, nawet ręcznie. Jeżeli nie próbowaliście takiej prawdziwej wanilii, bo cukier wanilinowy to nie jest wanilia, to polecam. Dodajemy przestudzony olej kokosowy 100 g i 150 ml mleka, a raczej napoju migdałowego, no bo migdał się podobno nie doi, i mieszamy. No i tyle filozofii, przepis gotowy, to znaczy jeszcze musimy to włożyć do pieca i do mafinek najpierw. Nie przejmujcie się, to jest takie dość zwarte, ale to do tego ma, do siebie ma właśnie mąka kokosowa, poza tym nie mamy dużego glutenu, który by to później miał sklejać, więc będzie ok. Mi z porcji wychodzi 9-10 mafinek, tylko ja mam takie, wiecie, duże z Ikei. No i wrzucamy do piekarnika. Mafinki gotowe, mam nadzieję, że zostaną do świąt. Jedna porcja to jakieś 200-250 kilokalorii i tylko 2-2,5 grama węglowodanów netto. Także całkiem keto są te mafinki cynamonowe. Możecie jeszcze namoczyć je, zamoczyć po prostu od góry w rozpuszczonym jakimś słodziku, czyli erytrolu czy ksylitolu z cynamonem w oleju kokosowym. Wtedy będą jeszcze ładniej wyglądały. Natomiast i tak są pyszne. I pamiętajcie, że to nie keto jest najważniejsze w święta, ale ten wspólny czas z bliskimi, z samym sobą, dobre samopoczucie. Także tego wszystkiego i dużo zdrowia życzę Wam na te święta i pozdrawiam ciepło, świątecznie i mam nadzieję, że jeszcze może do zobaczenia w jakimś świątecznym vlogu. Cześć!